senność, brak energii, ciągłe zmęczenie i przygnębienie to objawy chandry. Któż z nas jej nie zna? Pojawia się wraz z nadejściem jesieni, gdy za oknem zimno, wiecznie i ciemno. Gdy jednak nasze samopoczucie utrzymuje się tak przez dłuższy czas, to znak, aby skonsultować się ze specjalistą. Magda Sincewicz. Pojawia się najczęściej o tej porze, na przełomie października i listopada. Wraz ze zmianą pogody nasila się też zmienność naszego nastroju. Trzeba wstawać rano, jest zimno, jest nieprzyjemnie, jest ciemno, jest po prostu jesiennie. To jest dosłownie definicja jesiennej chandry. W naszym organizmie zachodzą dwa procesy. Z jednej strony następuje spadek wydzielania serotoniny, czyli hormonu szczęścia, a z drugiej wzrost melatoniny, czyli coraz bardziej chce nam się spać, czujemy zmęczenie i przygnębienie. Ważne, by mieć pod kontrolą to, co się z nami dzieje. Jeśli zauważamy, że aktualnie odczuwamy tak zwaną chandrę, ale czuliśmy ją w podobnym okresie również rok temu lub dwa lata temu, tutaj takim kryterium diagnostycznym zazwyczaj są 3 lata, to wtedy na pewno warto udać się do lekarza psychiatry, żeby to skonsultować, żeby po prostu być dobrze zaopiekowanym w kontekście ewentualnej depresji. Choroby, do której niekoniecznie musi dojść, jeśli zareagujemy w odpowiednim czasie, podobnie jak w przypadku jesiennego spadku formy, któremu możemy zapobiec. Trzeba sobie jakoś radzić, no i się pocieszać, że będzie jutro lepiej i lepsza pogoda i będzie wszystko dobrze. Gdy w tym czasie zmienia się nasz biologiczny rytm funkcjonowania, najlepszą metodą na radzenie sobie z chandrą jest wyjście jej naprzeciw. Szukajmy zatem miejsc, gdzie możemy wyjść na spacer, spojrzeć w słońce, odprężyć się. Cieszyć się wszystkim, co jest koło mnie. Musi być deszcz, musi być wiatr. To wszystko jest normalne. Dlaczego mam akurat na to psioczyć? Przecież i tak nadejdzie wiosna.